Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj krótko, taki mały objazd po polach robię, bo ponieważ mam chwilę czasu, zaraz wyjeżdżamy do Sławka kosić jęczmień, ale nie o tym. Przyjechałem tutaj na to pole, tutaj jest zasiany apostel po rzepaku, zaprawiany sistiwą, chroniony trzykrotnie, trzema zabiegami. Ale teraz, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, mam nadzieję, że będzie widać to, co chcę Wam pokazać. Idziesz tutaj i pszenica jest zielona. Widać to tak o, z takiej perspektywy, jak teraz trzymam telefon, widać to. I teraz widzicie tutaj odznaczenie, o, tu. Tutaj taki pas. Tutaj już nie jest zielona. Tutaj jest już raczej bardziej uschnięta. I teraz zagadka, dlaczego tak się stało. Może od razu ją rozwiążemy. Tak naprawdę tutaj na tym pasie, jak pryskałem, to brakło mi środka. Tutaj jest ze 150 metrów, no tak myślę, że 150 metrów nieopryskane T3. I widać to niesamowicie. Przed chwilką przejeżdżałem tam koło torów obok Juliusa. O, a tu już jest. I to jest równiutko odstrzelone pięknie. Przed chwilą przejeżdżałem obok Juliusa i po prostu jest jeszcze zielony. On ma jeszcze liście zielone. Nawet liść flagowy ma jeszcze zielony. Ja nie wiem, kiedy ta pszenica będzie do koszenia, tak naprawdę. Ale zapowiada się bardzo ładnie. Kłosy są naprawdę duże. No, teraz tylko tak naprawdę, żeby było słońce, no bo wczoraj był deszcz. Teraz tylko słońce, słońce, ładna pogoda, słońce, bez żadnych gradów, nawałnic. Chociaż ta pszenica tak naprawdę jest po gradzie. Ona delikatnie dostała, ale to jest naprawdę nic tam nie wiadomo jak wielkiego nie jest. Jakieś tam pojedyncze ziarna można na ziemi dostrzec. I teraz, czy jest sens robić zabieg T3 na kłos? Odpowiedź macie tutaj na obrazku. Trzymajcie się, cześć!